Drodzy Państwo, przed chwilą odbyło się posiedzenie Prezydium Sejmu, które jednomyślnie zdecydowało o tym, że zaplanowane na ten tydzień dwa posiedzenia Sejmu, jedno miało być dwudniowe, drugie jednodniowe, zostaną przeniesione, zwracam uwagę, nic tu nie odwołujemy, nie zamykamy, przenosimy je na kolejny tydzień. Najważniejszą rzeczą jest dzisiaj dla nas praca nad budżetem. Wczoraj odbyliśmy konsultacje w tej sprawie z liderami koalicji, z Ministerstwem Finansów, z premierem, z Kancelarią Sejmu, żeby upewnić się, że proces uchwalania budżetu nie jest w niczym zagrożony. Jesteśmy w trochę innej sytuacji, bo okazało się, że poprawek do tego budżetu zgłoszono mniej. Jesteśmy w stanie te terminy w związku z powyższym adaptować, a więc posiedzenie Sejmu budżetowe, tam będzie też ustawa okołobudżetowa, będzie wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza. Ono odbędzie się w przyszły wtorek, środę i czwartek. W czwartek będzie to posiedzenie jednodniowe, na którym mam nadzieję budżet uchwalimy i do Senatu skutecznie wyślemy. Oczywiście powód tego przełożenia jest jeden. Moim zadaniem, i to mówiłem dzisiaj Prezydium Sejmu, które podzieliło moją argumentację, jest przede wszystkim dbanie o powagę Sejmu, o spokój społeczny, bo on jest absolutnie fundamentalnie najważniejszą dzisiaj dla nas wartością, ale i o powagę Sejmu. Mam wrażenie i podziela je Prezydium Sejmu, że to, co dzieje się w tym tygodniu, sytuacja głębokiego kryzysu konstytucyjnego, spór partyjny, który wokół tego rozgorzał, nie daje gwarancji, że w tym tygodniu tak gorącym, obfitującym w różnego rodzaju rozstrzygnięcia, decyzje, awantury, doniesienia, będzie przebiegał spokojnie. Ostatnią rzeczą, której powinien chcieć każdy parlamentarzysta, jest to, żeby Sejm z miejsca stanowienia prawa i dyskusji, nawet czasem bardzo ostrej, zamienił się w miejsce, w którym mogłoby dochodzić do scen, których w parlamencie nie chcielibyśmy oglądać, a w naszej ocenie emocje, które towarzyszą tym procesom politycznym, które teraz zachodzą, należy studzić, należy tonować, tak żeby szukać rozwiązań takich, które dadzą bezpieczeństwo Polkom i Polakom, a nie tworzyć areny do ich jeszcze większego, do ich jeszcze większej eskalacji. Spokój społeczny i też poczucie, że opieramy się wszyscy o prawo, które jest jednakowe dla wszystkich. To są te czynniki, które w ocenie Prezydium Sejmu dzisiaj powinny wyjść na plan pierwszy i w związku z powyższym taką właśnie decyzję podjęliśmy. Ktoś tu już słyszałem, mówił ucieczka, brak siły. Drodzy Państwo, przed czym ucieczka? Absolutnie nie. Mówicie, że państwo, czy ktoś mówi, nie okazuje w ten sposób siły? Siła państwa powinna płynąć z mądrości. I mądrość w tej chwili podpowiada takie, a nie inne rozwiązania, które sprawią, że będziemy próbowali deeskalować sytuację w Polsce, a nie stworzyć, jak powiedziałem, pola do tego, żebyśmy mogli znowu walczyć, bić się i ryzykować kolejne podziały, które między nami i tak będą. Druga kwestia, która na pewno Państwa też jakoś dotyczy, interesuje, to i ja też muszę uczciwie o tym powiedzieć. Mówiłem już Prezydium, że ja i tak, nawet gdybyśmy zostali przy tej tegotygodniowej dacie i niepodzielona byłaby moja argumentacja, apelowałbym o przesunięcie tego rozpoczęcia posiedzenia Sejmu w środę na później, aż będziemy mieli jasną sytuację z orzeczeniem Izby Pracy w sprawie oceny moich postanowień, które wydałem w sprawach Kamińskiego i Wąsika. Chcę, żebyście mieli Państwo jasną świadomość, że po tych wszystkich konsultacjach, które odbyłem wczoraj z ministrem sprawiedliwości, rzecznikiem praw obywatelskich, dzisiaj z szefem Państwowej Komisji Wyborczej, z profesorami Łętowską, Colem, Hermelińskim, Lipowicz, z Trzęboszem, ale też i po wielu analizach prawnych, które w tej sprawie zamówiłem, nie mam wątpliwości co do tego, jaki jest status panów Kamińskiego i Wąsika. Ten status nie wynika z żadnego mojego postanowienia. On wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który w ich sprawie został wydany. Żeby nie mieć w tej sprawie żadnych wątpliwości, wczoraj jeszcze raz zasięgnąłem jako marszałek Sejmu informacji w Krajowym Rejestrze Karnym, który jest źródłem informacji dla organów państwa o statusie prawnym danej osoby, danego obywatela.
dane, które są uwidocznione w Krajowym Rejestrze Karnym, nie pozostawiają żadnych wątpliwości. W przypadku obu tych panów zapadł wyrok skazujący. Jest to wyrok pozbawienia wolności i utraty praw publicznych, jak wszyscy dobrze wiemy, i nie ma tam żadnej adnotacji o jakimkolwiek ułaskawieniu. Ja jako urzędnik państwowy podejmuję decyzję na podstawie informacji, które państwo mi dostarcza. Ja nie wygasiłem mandatów panów Kamińskiego i Wąsika. One zostały wygaszone z mocy prawa w momencie, w którym zapadł wyrok Sądu Okręgowego. Postanowienie moje potwierdzające ten fakt służy w procedurze jednemu celowi. Możliwości obsadzenia miejsc po byłych posłach przez kolejne osoby wskazane przez Państwową Komisję Wyborczą. I to postanowienie dzisiaj jest przedmiotem sporu, który toczy się w Sądzie Najwyższym. Dla obecnego statusu panów Kamińskiego i Wąsika nie ma to żadnego znaczenia. Ten status jest jasny i niewątpliwy. Rozumiem, że są w tej sprawie też różne zdania. W czasie posiedzenia Konwentu Seniorów i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, i przedstawiciele Konfederacji zgłaszali w tej sprawie zdania odrębne. Toczyliśmy ożywioną dyskusję, no, która przecież też w Polsce się toczy. Ja chcę powiedzieć, że moje zdanie w tej sprawie jest jasne. Decyzje, które będę podejmował i podejmuję, biorę za nie pełną odpowiedzialność. One muszą być klarowne i przecinać ten spór, który niestety mamy zawiniony przez tych, którzy wymiar sprawiedliwości do takiego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy w Polsce, doprowadzili przez ostatnie lata, co jest skandalem samym w sobie. I dzisiaj widzi to chyba każdy, kto tej sytuacji z coraz większym poczuciem zamieszania w głowie się przygląda. Rolą marszałka jest próbować wyprowadzić nas z tego kryzysu poprzez decyzje, które będą podejmowane. I mam nadzieję, że my również w Sejmie, tocząc na ten temat jeszcze pewnie liczne dyskusje, będziemy w stanie sprostać temu społecznemu oczekiwaniu. Potrzebujemy dziś pokoju społecznego, opartego o prawo równe dla wszystkich. Mam nadzieję, że ta idea czy ten cel będzie przyświecał wszystkim, którzy się w tej Izbie spotykają.